Samą uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego przychodzi nam zatrzymać się nad cierpliwością i miłosierdziem Boga. Cierpliwość, czymże ona jest? Cierpliwość jest odmianą tolerancji. Jest taką umiejętnością przechodzenia ponad przeciwnościami, ponad doznaną krzywdą czy jakąś przykrością do porządku dziennego. Cierpliwość pomaga się nie obrażać, nie dąsać, nie odpowiadać złem za zło. Cierpliwość jest przeciwieństwem porywczości, wybuchów gniewu i niepanowania nad sobą. Pismo Święte w wielu miejscach zauważa, że Bóg jest cierpliwy. Na przykład, kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi, to pamiętamy, że mówił o sobie: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech. Psalmista na przykład mówi o nim jako o Ojcu, który wie, z czego jesteśmy utworzeni. Jest nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Najwyraźniej cierpliwość uwidacznia się w osobie Jezusa. W Jego postawie względem grzeszników, w Jego nauczaniu, w Jego przypowieściach, jak na przykład w przypowieści o drzewie figowym, które nie wydaje owoców, w przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu, czy też w przypowieści o dłużniku nielitościwym. Najlepszym przykładem cierpliwości Jezusa jest Jego postawa jako dobrego pasterza, który szuka owcy zagubionej. Święty Piotr tłumaczy cierpliwość Boga Jego miłością. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Antoine de Saint-Exupéry, autor Małego Księcia między innymi, pisał, że cierpliwość rodzi się w zakorzenieniu. Najważniejsze jest, mówił, żeby gdzieś istniało to, czym się żyło, i zwyczaje, i święta rodzinne, i dom. I mówił też o sobie: zostałem stworzony, by być ogrodnikiem. A ogrodnik musi mieć wiele cierpliwości, żeby doczekać się pięknych owoców swojej pracy. I jeszcze na przykład święty Franciszek Salezy, patron księży Sercanów, był biskupem Genewy i spotykał się z dokuczliwością jednego kalwińskiego adwokata. Kiedyś spotkali się na ulicy i prawnik w porywie gniewu uderzył biskupa szpadą, raniąc go oczywiście. Szybko potem trafił do więzienia, jednak święty Franciszek w niedługim czasie odwiedził go w więzieniu, przywitał jak przyjaciela i jeszcze postarał się o wcześniejsze zwolnienie go z więzienia. Cierpliwe i miłosierne serce Jezusa uczy nas, ludzi, miłości.